Siemaneczko, jestem Pepeotem Games. Witam was na moim gospodarstwie, a dokładnie witam was na gospodarstwie mojego szefa. Dzisiaj Paweł Bezorkowa dość specyficznym zestawem John Deere 6930 z, jak to powiedzieć, agregatem bezorkowcem z Velmaco, powiem szczerze, no piękny zestaw. No, powiem, John Deere 200, bodajże 15, 10 koni, nie ma co robić w tym zestawie, więc no, a co plus, jak widzicie, nawigacja, więc joystick, będzie tylko tablecik wciskamy i lecimy sobie z tematem, bez żadnych tutaj problemów, a skurna, zamykamy sobie drzwi, bo to jest wszystko klimatyzowane i co, odpalamy i jedziemy. No ma co robić, powiem szczerze. Ten John Deere Kalpatiaka kulturkę cichutko, wszystko pięknie sobie wyruszy ten John Deere, po prostu nic nie trzeba więcej cudować, kombinować. No, piękna sprawa. Więc robimy uprawki. Szefa Paweł po mnie to jest, żebyście was nie zanudzać, podobnie jest to ostatni odcinek szefa. Musimy jeszcze zrobić u siebie trzy odcinki. Trzy vlogi musimy zrobić. Chodzi tu bardziej o siew żyta na kieszonkę. Do tego musimy ogarnąć temat związany z wami jeszcze. Dobra, zobaczcie, no teraz to jest pięknie. Cyk. Cofamy sobie na eleganckości, nawigacja. Teraz możemy sobie cofnąć. Cyk. Opuścić i możemy sobie grzać. Grać sobie typowo w ustawie, żeby to lepiej wyglądało. No i to jest, no mówię, to jest piękna sprawa, coś, co u mnie to nie będzie, faktycznie będzie wcale takie coś używane, czyli właśnie ETK, czy tam nawigacja, tak zwał to, dokładnie. Piękna sprawa, wszystko jest na tablecie, w tym systemie sterowania. Powiem szczerze, no, piękna sprawa. Ale wracając do silnika samego. Silnik 215 koni. Powiem szczerze, szefu to wie, ma trzymałego konia tej maszyny, bo no ma to robić co 10 na godzinę tylko w tym ciągnie. Między nie pójdzie, bo nawet nie ma takiej opcji, bo jest słaby. Ale powiedział, że tyle co on bezrokowo na razie robi, no to jest praktycznie kupiony agregat. Będę nazywał to bezrokowcem, żeby lepiej to brzmiało. Tego bezrokowca kupił nówkę, dlatego że on ja kupował w tamtym roku. Nie myślał, że będzie właśnie tak ciężko miał ten zestaw sobie latać, ale jakoś tam sobie daje radę. Albo lepiej by pasowało mieć jakieś 250 koni. To jest 3 metrowka. Bezrokowiec. Ale patrzcie, no nic nie widać. Po co tu przepalać, można powiedzieć, paliwo. I można sobie tu bez problemu zrobić ładną robotę. Takim zestawem, tak? Bez żadnych problemów. Patrzcie, sobie to dojeżdżamy. Kazał mi troszeczkę zostawić tutaj ewentualnie śladu, żeby nie, wiecie, nie kombinować w tym obojniku, trochę pozostawiać miejsca. Bo mówi, powiedzieć, jako to do wywózki czy coś, jeszcze troszeczkę będzie mógł trochę doładować tutaj, bo tego obojnika to ma tyle, że to jest katastrofa. To było wywożone 140 tysięcy litrów, czyli powiedzmy, że jeśli on ten kawałek wstało, to jeszcze na jeden raz. Czyli mówi tak, co 2 lata będzie tu wywoził obornik ogólnie na te pola i myślę, że będzie za nas. W sensie na pyzmę, o to mi chodziło bardziej. Tak to roku dalej daje. Tutaj po pszenicy uprawiane. Myślałem, że to będzie wszystko elegancko robione pod żyto. No ale się okazuje, że trzeba puszczyć ta mi nie ma. Po pierwsze, a w ogóle po drugie ta mino nie ma. Trochę jest lipa pod tym względem farmingu, że nie ma tutaj terminu użytania, nie w listopadzie, bo pamiętam, miałem w życiu rannym, nawet siałem, znaczy inaczej, ojciec siał żyto w listopadzie nawet. Co no, jednak żyto to jest bardziej postosowane pod późniejszy siew niż pszenica, no ale no jest tak jest. Więc to jest przygotowane pod siew pszenicy. Fajnie, możemy sobie to wszystko ogarnąć. A przede wszystkim mogę sobie tu po prostu wygodnie, elegancko pracować w takim rządzie. No fajny sprzęt.
Chociaż powiem szczerze, chyba bardziej siedzi mi ten zetorek ogólnie. No wiadomo, to jest bardziej dla mnie na obecny czas, na obecny moment tam bardziej kolorowym ciągnikiem, który to mógłby być ewentualnie, bo rząd na ziemi z tym szefem, no, 160 hektarów ziemi, no to jednak tu jest przepaść pomiędzy moimi, nie wiem, sobie na 10 hektarami, tak, mierzawami. Więc on tu musi mieć sprzęt konkretny. Chociaż wiem, że teraz będzie składał na prawdopodobnie PROW. No i będzie raczej chyba próbował kupywać nówkę John Deere, tylko 280 koni już. Ile w tym wyjdzie, bo za gotówkę nie będzie kupował nówki. Ale jeśli mój na propos złożył, 60% by dostał, no to czemu by nie? Ja jestem też swoje właśnie spróbować w sumie, jeśli jest możliwość złożenia czegoś na dotację, na własne gospodarstwo. Ja raczej bym nie kupował ciągnika nówki, no bo to jest dla mnie abstrakcja w tym momencie kupować nówkę ciągnik, ale jakieś maszyny typu, nie wiem, kosiaka, przetrząsaka, zgrabiaka, jest to jak najbardziej dla mnie klarowne. Ciągnik jeszcze ewentualnie mógłbym sobie kupić za gotówkę jakiś mniejszy, coś pokroju 70 koni, 80 koni. Jestem w stanie wycisnąć, powiedzmy, bliżej wiosny, no bo jednak to mleko u mnie będzie dość specyficznie szybko rosło, bo przez ten termin naprawdę fajne pieniążki możemy sobie teraz zrobić na moim gospodarstwie głównym. Tutaj też dostajemy po 8 tysięcy praktycznie podstawy w sezonie, właśnie opatrzy pracy w polowej. Do tego teraz ja prawdopodobnie będę właśnie schodził z prac polowych na rzecz pracy w obrządkach, czyli pracach oborowych, bo poprosił mnie, bo mi fajnie, czy to też idzie. Właśnie chciałbym takiego człowieka, który by fajnie ogarniał ewentualnie wszystko, mogę powiedzieć, w pewnym sensie, czyli właśnie prace polowe i zarówno prace obrządkowe. Więc no, chcę z tego swoje podjąć się. Wiadomo, obrządkowe no, trochę będzie gorzej, no bo dłużej będę musiał jeszcze pędzej stawać do swoich obrządków, no ale wiadomo, tu już mam podstawy, powiedzmy, obrządkowej, czyli tej oborowej, 9 tysięcy, bo chodzi mi tu bardziej o to, żeby właśnie wejść w krowy mleczne, a widzi, że fajnie to wychodzi mi, to będzie tylko wiadomo, tutaj mam dobry przemiał pieniędzy i mam wstawę sobie ogólnie na 100 sztuk. Do tego mam wyposażyć, powiedzmy, no, teoretycznie mi, tak, jako pracownikowi ma kupić większy paszowóz, no typowo Boary, bo Bykop nie daje TMR-u, ma kupić większy paszowóz, czy na, no, ma kupić paszowóz i ma wszystko poganiać. Jak to, żebym to przyjechał, dał TMR, dał kiszonki, bykom właśnie siana, bo on już będzie stylował pewnie robota udojowego. Już ryzykowne, ale to nie moja sprawa. Dla mnie lepiej, bo tylko bym się, powiedzmy, podjął pracy typowo obrządkowej, nie wiem, typowo oborniki, typowo właśnie zalewanie paszy, sielenia i tego typu rzeczy. Co bardzo by mi jeszcze bardziej wspomogło finansowo, tak? No wiadomo, święta i święta, no to już jest co innego, że jednak trzeba w te święta przyjechać, tutaj porobić, odpowiednio odpocząć, żeby człowiek nie odpocznie, no ale ja jestem tego świadomy, że prawdopodobnie to też na długi czas nie będę też tak mógł sobie pozwolić, jeśli będę chciał sam sobie zwiększać podobnie, ale on jest tego też świadomy, więc no zobaczymy. Na razie dopóki mogę, opracuję. Tak gospodarstwo moje jeszcze nie jest na takim etapie, żebym ja sobie mógł pozwolić typowo na leżeniu jajami do góry. Wrzucić sobie zaraz. A więc tutaj mogę sobie na spokojnie dorobić i swoje hektary obrobić. I też dostałem propozycję, jeśli chciałbym, mogę wziąć sobie szefa Ususa, zasiać sobie ten żyto. Ale stwierdziłem, że nie, no nie będę brał zatora tam Ususa, co ma tego dużego i będę siał, po prostu swoim silniczkiem sobie porobię.
ale dostałem pozycję, żebym wziął prasę rolującą, że nie bawi się dzisiaj w tym sezonie już kostki, tylko po prostu wziął od niego prasę rolującą, oczywiście nie za darmo, przynajmniej w moim odczuciu. Wziął mi prasę, pojechał, spasował sobie hektarki, żeby to miało ręce i nogi, nic nie wiem, zobaczymy. Na no, nie to muszę pościnać. Fajnie mi takiego szefa, który no po prostu mimo swoich prac polowych i wszystkiego jeszcze chciałby właśnie dać pożyczyć swojego sprzętu, żebym ja po prostu pojechał. No bo widzi, że ja się staram w polach fajnie robić i po prostu im szybciej zrobię, też szybciej u niego przyjadę zrobię, tak? Ale wiecie, to jest kwestia tego, że Spadzam się jako pracownik i najbardziej jest to klarowne sytuacja dla mnie. Ale z takim sytuacją możemy się później jakoś tam dogadywać, jeśli naprawdę będzie trzeba coś się robić, no to może taka ewentualność jakiejś maszyny pożyczyć, czy wynająć bezpośrednio właśnie od szefa tego dżungla z okowcem, coś w tym stylu, no to fajna sprawa, żeby po prostu sobie coś ułatwić, tak? Coś wprowadzić lepszego do mojej rozmaicenia ziemi, bo to będzie tylko oranie, wszystko to w tym stylu, no to jednak jest męczące z moim dwójką, pługiem, tak? Ale myślę, że to jest dopiero dziś. Myślę, że okres zimowo-wiosenny to już będzie taki przełom. W pewnym sensie, że będę chciał, zobacz, w zależności jak to wyjdzie, na wiosnę, teraz przez zimę, będę próbował postawić takie zadaszenie, coś w tym stylu, jakby to mniej więcej koncepcję wiem, jak mam zrobić i ogarnąć sobie na opasy. Po prostu jeszcze wejdzie w opasy, bo widzę, to szefowi ma bardzo fajnie wychodzi, te opasy fajne pieniądze dostaje, będą 13 zł za kilogram. Ale to wiecie, to już bydło takie ma wyjebane wagowo, że to jest kosmos, ale to już wiecie, patrzę w faktury, więc może tam lekko, może przeszukiwać, może nie, ale jestem w stanie uwierzyć, bo naprawdę potężne byki ma, właśnie, a jeszcze będzie w ogóle na krowy mleczne, to podejrzewam, że on ma naprawdę zajebiste podejście do bydła, wiecie, opasówkami to on sobie radzi sobie sam. Tak ciach da sobie siano i pojedzie, tam siano kieszonkę sobie pojedzie. Wiecie, z krowami leśnymi to właśnie tego chcę, bo to udojowego, co chce mieć swoje, automatyzowane, bo wiadomo, poza dawaniem paszy, no to będzie miał, wiecie, środkowo większy pieniądz niż samych opasów, tak? No to jednak co miesiąc będzie miał 100 sztuk samych krów, a dzień dobry chce pieniężyć. A więc tutaj będzie miał fajną robotę, a ja z drugiej strony będę miał też fajny zarobek z tego. W pewnym sensie, bo będę miał dodatkową gotówkę poza, powiedzmy, robotami w polach. Też miał dodatkową kasę płaconą za urządki w jego budynkach. Ale na razie patrzę, że u siebie to tam nie mam co szaleć, bo zbytnio mam 3200 zł na koncie, więc ja to sobie nie poszaleję w tym momencie u siebie. Ale powiem szczerze, że zajebiste to, bo tutaj robi. Ale myślę, że wracając jeszcze do tematu wiosny, myślę, że uda mi się zadaszenie zrobić i ogarnąć to. To też pakuję jakieś 15-20 opasów właśnie do siebie, by jednak tych pieniędzy trochę było. Po prostu, żeby nie sprzedawać tej siano, kiszonki, siana, płomy, po prostu żeby to wszystko szło na właśnie własny użytek, tak, bo to bez sensu. Tak ta siana, ile sprzedałem siano kiszonki, ile sprzedałem słomy, to też jest dobre pieniądze, tak, żeby nie się o tyle inwestować na początku teraz, no to podejrzewam, żebym już mógł ten budynek, czy tam te zadaszenie już mieć nawet postawione, ale wiadomo, człowiek się rozwija, kombinuje. Kredytu też, no jeszcze mi zostało bodajże 100 tysięcy kredytu mi zostało na okres 37 miesięcy, więc
Tak nie jest tak źle. Troszeczkę lepiej jak 3 lata. Dokładnie 7 miesięcy, czyli rok i jeden miesiąc mamy do spłaty tych 100 tysięcy, 150 tysięcy. To było na moim wzięte na właśnie gospodarstwo, na kup gospodarstwa. Więc myślę, że to tak nie tak złe tempo jest. Myślę, że jeszcze do nie spłaciłem 4 tysiące. Chyba wydaje, że nadpłaciłem teraz, więc nie musiałbym taki biedny być, jak to powiem. Ale aby wolałem, żeby te raty, takie te kredyty troszeczkę mniejsze były. Minimalnie, ale zawsze. To jakiś plus jest zawsze tego. Ale wiecie, no teraz trzeba będzie dokładnie zainwestować grube pieniądze na wiosnę. Może coś nowego się też trafi przy okazji ogólnych rozrachunków, może jakieś ściągnięcie kupimy, bo powiedziałem, że ja chcę się tak rozwijać. No tak abstrahując, mamy kwiecień. Możliwe, że w listopadzie wyjdzie farming. Więc mamy powiedzmy 6 miesięcy, żeby rozwinąć gospodarkę takiego stanu, jakiego ja chcę mieć to w głowie ułożone, więc no troszeczkę czasu będzie trzeba poświęcić i ogarnąć to wszystko. Ale myślę, że będę na takim stanie to fajnie ogarnąć. Jeśli takie tempo nagrywek ustalimy, bo jest chyba 46, 7 odcinek bodajże teraz. To naprawdę fajnie idzie. Powiedzcie tak, 100 odcinków, może jakieś 130 koni to nie będzie. Ale będę mogę teraz trzeba wykupić. Trzeba. Chyba jeszcze hektar, jeszcze chyba pan tam żaby. Tak, bo 3 lata mamy okres, jeśli bierzemy ziemię, a wiadomo, że jeśli dzierżawę biorę, no to wykupuję wszystkie dzierżawy, bo nie będę robił tak, żeby do dzierżawy sobie oddawał. Bo będę wykupywał wszystką dzierżawę, którą teraz aktualnie wziąłem, więc troszeczkę tej dzierżawy mam. Trochę tej pieniędzy trzeba mieć, bo około 130 tysięcy lat trzeba mieć na same dzierżawy. Sporo. Na zakup. No ale powolutku wiecie, ziemia sama mi tu zwróci pewnie z nawiązką dość sporo. Tego wszystkiego, więc naprawdę będzie nieźle. Trochę na zewnątrz, trochę na środku pogramy. Właśnie, no, powiem szczerze, no gabaretowo zajmie się to wygląda, ten Walmako z tym John Deere'em. Chciałem szczerze, myślałem, że będzie szarpnąłem do Polanda, będzie Poland fajnie wyglądał, był ten zestaw anglokozynów, ale do John Deere sobie się pasowało jeździe. Teraz można powiedzieć, że to jest taki zestaw jokerowy, tylko joker to ma chyba 68-30, bodajże to jest 69-30, więc naprawdę fajnie to wygląda. No jest, jednak jest trochę te roboty tym, ale ile to szybciej idzie tak, gdyby nawet, niż miałbym teraz to orać, jeszcze szef by mi kazał orać, to trochę byśmy tą trójkę zaorali, a tak to jednak takim zestawem trochę szybciej, dużo szybciej idzie. Mimo, że do rządzia jeszcze ma piątkę pług, szóstkę pług. Ale na tutaj to za długo czasu schodziło, więc ten bezodpowiedź jest teraz najbardziej pasowny. A Puk ma taki duży do tego John Deere, z tego względu, że jak powiedziałem, on składa na prof. Tam 280 chyba koni. Tak, 280 koni na mówkę. Więc tutaj dlatego taki Puk jest za czasu kupiony, ewentualnie. A jeśli nie dostanie, no to będzie szukał jakiejś używki pod 270 koni, żeby jednak ten ciągnik uciągnął ten szóstkę pług. Wiecie, no jednak też dużo usług tego psego ma, więc tutaj musi się rozwijać kopina, żeby po prostu nie stał w miejscu, tak? Dwa cyk. A i robota. Takim zestawem to można sobie robić. Nagle będę praktycznie na maksa, ile się dało, bo można było sobie wziąć. Ja wam pokażę, tylko teraz kwestia.
Zobaczcie, cyk. Teraz jest podniesiony, a szef kazał mi właśnie tak dość głęboko robić. Faktycznie najgłębiej. Jakoś sobie tutaj na tej lżejszej ziemi w miarę sobie radzi. Ten John Direk. Ale czuć. Czuję moc tego silnika. No jednak strzyżniecki na takie bydle jak wyszło się. No tu już jest w ogóle. No Zetora się weszło przy pożytniku. Tu już jest przeskok. Już nie mówiąc o Ursusie. Ale ten Johnny to już ma w ogóle kopie to takie, że to jest też piękna sprawa. No wiem, to z nim GPS. No GPS tutaj jest największą wygodą, jaka powstała w dzisiejszych czasach. Więc można sobie takim nastawikiem elegancko robić. No patrzcie, nic nie widać. Żeby było tutaj faktycznie robione, a takim głęboszowaniem czy tym bezwykowcem z Olmakon, no piękna robota tu idzie. No będzie można bezpośrednio sobie zasiadać. Zboże będzie mógł sobie siać, czy ja bym sobie siał. Jeszcze kwestia do nadania. No, ale wiecie, niestety nie mogłem sobie dzisiaj zrobić tak, żebyśmy mógł sobie ogarnąć to na gospodarstwie. Tylko musiałem po prostu jeszcze tutaj dokończyć tą robotę, dlatego macie dwa odcinki z mojego szefowego gospodarstwa. Szefowego, no powiedzmy szefowego gospodarstwa. Bo jednak ten robotnik musi być ogarnięty, a pierwszać pewnie będę w następnym dniu. Ewentualnie za dwa. W zależności jak no, sobie tutaj wszystko pięknie w głowie ustali. Ładnie do niego chodzi. Jedyny ten minus, że trzeba mieć kogo rozpędzonego praktycznie, żeby on jakoś w miarę szedł. Ale jakoś tam na szczęście w miarę ładnie idzie. No i powiem szczerze, że dużo pola żeśmy sobie ogarnęli dzisiaj. Na tym gospodarstwie. Więc jest elegancko. Dobra, nie będę przedłużał. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek by się spodobał, to dajcie łapkę w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.